Halo, witam wszystkich po dobrodziejsku w kolejnym odcinku z serii Tryb kariery, kariera zawodnika. Melduje się na służbę dobrodziej dobrodziejskiej i oczywiście Mariusz Wpierdol. Jak się macie, jak się bawicie? Zajęło mi jakieś... nie wiem czemu tam się zaciąłem, tak? Ale zajęło mi jakieś 2 godziny, żeby się zabrać do nagrywania tego odcinka, bo no nie wiem, tak jakoś po prostu pogoda jest taka brzydka za oknem, pada, jest szaro, jest środek dnia, ale jest szaro, tak no ciężko jakąś taką energię w sobie wykrzesać, żeby komentować poczynania takiego wspaniałego zawodnika jak Mariusz Pierdol, ale myślę, że już jest okej, że wreszcie wziąłem się w sobie, odpisałem na kilka maili, pograłem trochę w The Forest, zabiłem kilku Stefanów w The Forest i jest spoko, także myślę, że teraz będziemy nagrywać, mamy mecz pucharowy z Exeter i jesteśmy w wyjściowej 11 razem z Adebayo Akinfenwą, także mecz powinien być jak najbardziej zacny i bierzemy się czym prędzej za jego granie, bez żadnego tam pierdzielenia, po prostu gramy, wskakujemy do meczu i myślę, że go wygramy i dopiero potem sobie pogadamy tak na serio, zobaczymy co tam u Mariusza słychać w karierze, jak już ten mecz wygramy oczywiście. No i zaczynamy spotkanie, Mariusz przy piłce od razu na wstępie, tutaj będzie czarował, próbował się obracać, używać swojej siły. Ale tutaj nawet całkiem nieźle, czy strzeli bramkę, ale tu niestety Adebayo jeszcze tam przejmował, ale nie dał rady wyłuskać tej piłki i chyba podnieś się przyjacielu, jest okej, nasz czekoladowy przyjaciel jest w porządku, nie złapał kontuzji. Ależ tu bramkarz pięknie to wyciągnął i obrońca to na rzut rożny wypierdzielił, ale no tutaj niebezpiecznie było, to było po nieudanym tak naprawdę próbie odbioru piłki przez Mariusza Wpierdola. Obrońca tam mimo, że potknął się, to dalej przy piłce był i był w stanie podać do kolegi i ten oddał całkiem niebezpieczny strzał, ale nasz bramkarz spisał się i tutaj czarny kolega będzie wkopywał piłkę do pola karnego. No to im nie wyszło, ale tutaj znowu Mariusz źle ustawiony, no źle się ustawiłem do tego, żeby tą piłkę przyjąć od razu. No dzielnie tam szukał takiego, jakby to strzelił, to by była bramka miesiąca, szczególnie na drugą ligę angielską. Nichols chciał kawałka chwały dla siebie, ale się nie udało. No nie, Adebayo, takie podanie to se możesz we dupencję wsadzić. No i jest Mariusz! Mariusz! I to jest brameczka! Ależ to szczęśliwie tam znalazł lukę nasz zawodnik i Mariusz na bombę kładzie się. Nie wstanę, tak będę leżał tutaj. Trochę tak, nie wiem, no taką, tak Barcelona, nie wiem o co chodzi. Tutaj podał tą piłeczkę, ale tu tak to zmieścić. Dużo mocy i kontroli tej piłki pod butem Mariusza Wpierdola. Wygrywamy 1-0. Tutaj, czy będzie podanie, podaj, dobrze, Mariusz obraca się, on jest silny, będzie tutaj się przebijał i uderzy sobie z dystansu i ponad poprzeczką niestety. Jeszcze te strzały z dystansu musimy trenować, no Mariusz nie jest zadowolony, on patrzy na tą murawę, mówi, czemu ta trawa jest taka krzywa, czemu ja nie strzeliłem tej bramki, czemu ta piłka mi zeszła do cholery ciasnej, ale spokojnie Mariusz, uspokój się, będzie okej, jeszcze nie jedną bramkę strzelimy w tym meczu i w przyszłości. Ależ tutaj piłeczka i Mariusz, ależ to zrobił finezyjnie, pięknie, 5. bramka finezyjna, jak nam statystyki pokazały i na bombę oczywiście, na tą krzywą, źle przystrzyżoną trawę Mariusz się położył, ale ta piła od Akinfenwy to jest bajka, po prostu tak obiegł wokół obrońcy i tutaj zmieścił to finezyjnie w dolny róg bramki. No bramkarz no nie wiedział co go czeka, nie wiedział, on się spodziewał jakiejś petardy prosto na niego, a Mariusz mówi nie, tym razem nie. I już mamy 2-0, myślę, że jak strzelimy hat-tricka, to po prostu poprosimy o zejście z boiska, bo nie ma co się przemęczać. Zdecydowanie, Mariusz jeszcze ma dosyć sporo siły nawet, ale dopiero 37 minuta, więc czego możemy się spodziewać, jednak rozwijamy się, mamy już overall 70. No już myślę, że niedługo Mariusz będzie naprawdę klasą światową, jeśli chodzi o piłkarski świat. Wrócimy do Cardiff, myślę, że wiele rzeczy tam osiągniemy. No, ależ tu znowu podanie od Akinfenwy, ale tu niestety nie udało się. Myślałem, że będzie faul. No i to jest koniec pierwszej połowy.
2-0 po dwóch bramkach Mariusza w pierdole, jakże pięknych, pięknych akcjach. Jedna to była akcja dwójkowa pomiędzy Mariuszem a tam chyba skrzydłowym naszym. 4 strzały, 2 bramki, 50% skuteczności, nie jest źle. Ale druga bramka to po prostu bajeczka podanie od Adebayo Akinfenu, naszego czekoladowego przyjaciela. Niewiele się działo, ale dwie bramki mamy w pucharze J-Painta. To jest puchar sponsorowany przez Painta, ten program do rysowania, który macie w Windowsie. I no cóż, jesteśmy na dobrej drodze, żeby wygrać swoje pierwsze trofeum w karierze. Co to by było, gdybyśmy wygrali na wypożyczeniu w AFC w Wimbledon trofeum Painta. I jest Mariusz, ale on nie ma siły, żeby dobiec już do tego. Brak po prostu kondycji, brak wytrzymałości naszego zawodnika. A szkoda, bo to by była kolejna piękna akcja, gdyby do tej piłki doszedł, zastawił się ciałem, nie pozwolił obrońcy zabrać mu piłki. No, i tutaj dobra piła. I Adebayo Akinfenu, ale niestety też Adebayo widać, że tutaj jest zmęczony, nie doszedł do tej piłki. Ma krótkie nogi, więc nie daje rady. No, Mariusz, obróć się, Mariusz! Ale już tutaj on ma siłę, czy będzie hat-trick? I kurde, chybił, a było tak blisko, żeby w 67 minucie zdobyć hat-tricka i po prostu zejść z boiska jako bohater. No minimalnie obok słupka ta piłeczka poszybowała i my schodzimy z boiska. Lyle Taylor będzie nas zastępował, ale jest spoko, myślę, że i tak jest szansa na to, że dostaniemy tytuł człowieka meczu. Tutaj piątkę przebił, Mariusz się nie przytula, Mariusz tylko piąteczkę przebił i dobra, ja schodzę z boiska, idzie pod prysznic, umyć to swoją łysą głowę, a Taylor myślę, że sobie jak najbardziej poradzi wreszcie tego meczu. Symulacja. Proszę bardzo, 25 akcji stworzyliśmy. Tutaj, prawda, no rosną nam te statystyki, aż miło patrzeć, już jesteśmy 2,1 miliona funtów brytyjskich warci. A za chwilę kolejny mecz w lidze tym razem. Zobaczmy w ogóle, bo już nie pamiętam, jak sytuacja wygląda. No, już odskakujemy od Notts County. Mamy 4 punkty przewagi po 15 meczach. Jesteśmy na szczycie tabeli, także bardzo blisko do tego, aby wepchnąć ten zespół do kolejnej dywizji, do kolejnej ligi angielskiej. To by było naprawdę, naprawdę coś, czym można by się pochwalić, jeśli Cardiff chciałoby nas z powrotem, aby nas nie sprzedali. Myślę, że wtedy, jeśli pamiętacie początki w Cardiff, to nie były to proste początki w kariery Mariusza w pierdola. Jak najbardziej musieliśmy ciężko pracować, żeby chociaż na chwilę zagrać. No i też nie mieliśmy w ogóle kondycji, także zobaczmy, co tutaj musimy, no jak najbardziej musimy staminę. No dobra, mamy wszystkie treningi i robimy symulacje. Już nie będę was zamęczać tym, jak beznadziejny jestem na tych treningach, chyba lepiej robić symulacje. No w sumie 2F, no mogłoby być lepiej, ale już zbliżamy się do overalla 71, no dostaliśmy przynajmniej z strzałów tutaj dostaliśmy A. No i B też nie jest źle, szkoda, że w dziadka w ogóle Mariusz się nie postarał i do tego główki i woleje tak bardzo kiepściutko, ale mamy jeszcze czas. Robimy symulację dalej i zobaczymy, czy uda nam się zagrać w kolejnym meczu. Nie wybrał nas, jednak wybrał Taylora. Zobaczmy jaki był wynik tego meczu, bo może się okazać, że 4-0, czyli jeszcze dwie bramki były strzelone po tym, jak my z boiska zszedliśmy, także no nie wiem, może Taylor po prostu zawojował boisko, grał lepiej od nas, pokazał, że jest zawodnikiem jak najbardziej, a może po prostu trener mówi: Mariusz, usiądź sobie, otwórz tutaj, masz, prawda, piweczko tyskie, prawda, z Polski sprowadzone specjalnie dla ciebie, możesz sobie wypić, obejrzyj mecz w telewizji i później będziesz grał w kolejnym meczu. Może tak trener powiedział, tego nie wiemy, także symulacja, zobaczymy jak chłopaki sobie poradzą. No i ruszamy tutaj, prawda, Accrington. I już Akinfenwa w 7 minucie zdobywa bramkę. Elegancko wygrywamy 1-0. Jest to mecz wyjazdowy, więc jest to jak najbardziej dobra nadwyżka na samo starcie. Tutaj Robinson kontuzja, trochę niebezpiecznie. No mam nadzieję, że to nie było nic poważnego, bo martwię się o swojego kolegę z drużyny. I co tutaj zrobimy? Jeszcze na razie nic się nie dzieje. Już 67, 8, 9. Tutaj dużo zmian. Ludzie schodzą, ludzie wchodzą. Po prostu ruch jak w Paryżu na wsi. I 2-0. Jakiś tam Barkam sobie strzelił brameczkę w 82 i wygrywamy 2-0. Easy, my friend. Także jest dobrze. Powinniśmy cały czas tą przewagę mieć na szczycie tabeli. A tymczasem zróbmy jeszcze raz ten sam trening. Zobaczymy, jak Mariusz tym razem się spisze. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych najgorszych ocen. No niestety, znowu 2 razy F. Ale udało się wbić na 71 overall, także nasza wartość jako zawodnika, jako napadziora powinna wzrosnąć. Brawo Mariusz, udało ci się to. Zobaczmy co tutaj.
No na B, te no długie strzały. Chciałbym, żeby Mariusz miał co najmniej tak 80-90 długich strzałów, że po prostu jak on huknie z dystansu, to będzie tak, nie wiem czy pamiętacie Roberto Carlosa w 2002 roku, jak on po prostu uderzał z dystansu, to bramkarze uciekali z linii bramkowej, bo po prostu tak mocno uderzał, że po prostu ogień szedł spod bramki. Zobaczmy jak na tutaj, tak. A jeden dzień, to nic mu nie będzie, plaster się nałoży i po prostu wyzdrowieje. No dobra, czyli gramy z Hartlepool United FC, AFC Wimbledon i jesteśmy oczywiście wybrani do pierwszej jedenastki, także trener myślę, że nie pomyślał sobie, żeby nas na ławkę stawiać, tylko mówi: Mariusz, grałeś puchar, wygrałeś dla nas tak naprawdę, o pierwsze dwie bramki strzeliłeś, odpocznij sobie, a zagrasz sobie po tygodniu, jak zrobisz kilka treningów, polepszysz się, 71 overall, także dasz radę ci, ale mają jasne, żółte stroje, widzę tutaj, o, zobaczcie, i kto tu jest najlepszy, kto jest najlepszy w składzie? Jezu, jakiego my bramkarza mamy upośledzonego, 55 overall? To jest cud, że on ma dwie ręce tak naprawdę. Dobra, no 71, Akin Fenua 64, ale też wszyscy mają tak naprawdę formę zwyżkową, także myślę, że wszyscy zarażają się tym entuzjazmem, który widać na twarzy Mariusza wpierdola i grają jak najlepiej, starają się na treningach, bo się boją po prostu, że Mariusz im wpierdol spuści i tak to po prostu wygląda. No klepią w tym środku pola i tak za bardzo nie mamy co zrobić. Ale tutaj dobrze, Mariusz! Ulu, kurde, huknął z pierwszej piłki, ale obok słupka, szukał krótkiego słupka, no nie jest zadowolony Mariusz, tak po prostu zaczął z dolną wargą, aż normalnie trzęsienie w Chinach ziemi wywołał, tak, no dokładnie tak było. No oj tam, od razu, że faul. Panie sędzio, no tylko nogę podstawił, moja wina, że Mariusza noga jest tak jak jego obwód w pasie, no nie moja. No, Mariusz taki, kurde, mogłem zabić, sobie powiedział tam pod nosem i ustawił się na pozycji. Wow, to była dziwna główka, aż się tego nie spodziewałem. Jak on to uderzał tutaj? A nie, no nawet dobrze, no tutaj to nurkowało pod poprzeczkę i bramkarz, mimo że overall 55, no to dał sobie radę, jak najbardziej, brawa. No, śmiało, podaj tutaj. O, Mariusz, ależ to by było piękne, gdyby on to strzelił. Ależ zabrakło tam cela, no. Oj, takie bramki powinien strzelać Mariusz wpierdol, no. No, niestety tutaj, no nie najlepsza statystyka, no tutaj widzimy raz szukał krótkiego słupka Mariusz, tutaj nawet nas pokazują, śmieją się trochę z nas, albo się zastanawiają, jakim cudem Mariusz pierdol jeszcze nie strzelił bramki po tym, co pokazywał w poprzednich meczach. No jest to niepokojące, ale no nie wiem, no może mgła jakoś przeszkadza Mariuszowi, prosty chłopak z Radomia i to jest koniec pierwszej połowy, nie wiem w sumie co ja wam pokażę po tej pierwszej połowie, poza dwoma niewykorzystanymi. To jest koloturę? Nie wiedziałem, że on w AFC Wimbledon gra, a w sumie to nie wiem. No i no nie wiem co wam pokazać, bo strasznie nudna pierwsza połowa, dwie niewykorzystania akcje, po których powinny być bramki. Powinny, no Mariusz powinien strzelić, no tutaj widzimy to, ale dobrze, już nie będę wam tego pokazywał, tylko zaczynamy drugą połowę. Pokusi się o indywidualne, on ma siłę, ale tutaj no szkoda. Szkoda, że ta piłka była blokowana, bo wydaje mi się, że to było jak najbardziej w światło bramki. No i Mariusz znowu sobie huknie, ale tu bramkarz się wyciągnął. Z problemami blokowany ten strzał, jednak jest sporo mocy w tych strzałach Mariusza wpierdola. No i ale tutaj znowu ten obrońca, ten mały kurdupel na nas jest cały czas i jest w stanie nas obiegać, jest na tyle szybki, że mimo że Mariusz zastawia się swoim ciałem, to on nas obiega i nam piłkę odbiera. Dobra, Akin Fenua. No nie, Akin Fenua, czy wygra po... Nie, no niestety, on ma krótkie nogi. Nie da rady. 65. minuta i cały czas nie jesteśmy w stanie złamać tej przewagi przeciwnika. I jest może... Ale tutaj złe przyjęcie, Mariusz, to jest tragedia. To jest tragedia, a nie przyjęcie. Ty zakuta pało. No i schodzimy, Taylor wchodzi i pewnie strzeli bramkę i da sygnał trenerowi, że on nie chce być naszym zmiennikiem, a Mariusz naprawdę po wspaniałym, naprawdę dwie bramki strzelił w poprzednim pucharowym spotkaniu, w tym meczu tragedia, mieliśmy szanse niewykorzystane i no,
ale będą miały gazety do pisania. To jest nasz 20 mecz. 20 mecz, także nam jakieś tam statystyki wzrastają. Jakieś nowe cieszynki. No cóż. Zrobimy sobie ten trening specjalnie ze mną tutaj, może attacking position nam wzrośnie, może nam się uda to na B albo A, no może nawet, zobaczymy. To chyba nie są trudne, no jest medium, jeszcze nie udało mi się chyba na A medium treningu zrobić. I jest piłeczka tutaj dla Mariusza, elegancko wchodzi. I tutaj znowu, ale tu nie, no za mocno Mariusz, co jest z tobą? No nie, no znowu za mocno. Dobra, wkulał to. Znowu wkulaj. Delikatnie, dobrze, o to chodzi, o to chodzi. I trochę mocniej. Dobrze. I teraz delikatnie wkulaj. No nie, no Mariusz, skup się. No to wchodzi, no jak mocno, mocno Mariusz potrafi uderzyć, ale... Ale jak inaczej, to już tak niestety... Nie działa, wkulaj to. Dobrze, dobrze Mariusz. I ostatnia próba, czy to wejdzie? Dobrze, no dobrze, no. Good job. A nie, nawet czekaj, bo się udało. I to jest A, za pierwszym podejściem. Można? Można. Dobra, także trening skończony. Nie spodziewałem się, że nam się uda dostać A z tego, ale no dobrze, dobrze. I mamy 75 z ustawiania się w ataku, co na pewno się przyda. A resztę treningów sobie zaraz wybierzemy i zasymulujemy. No i szybka symulacja, wszystkie treningi na trudnym ustawiłem, zobaczymy jak Mariusz sobie da radę. Czy będą jakieś dobre noty? Auć, auć Mariusz. Mariusz, FDDF. To podstawówki byś nie zdał z takimi ocenami. No dobra, no przynajmniej na A zrobiliśmy jeden trening, także dobre i to. I zrobimy sobie symulację, jestem ciekaw czy... Tak, jesteśmy w wyjściowej 11. O dziwo, z Taylorem, także Akin Fenua będzie siedział na ławce w tym meczu. No, zobaczymy jak sobie poradzimy bez naszego czekoladowego przyjaciela. No, 4 punkty cały czas nad Notts County. Portsmouth też na trzeciej pozycji. No, jest okej. I zagramy sobie z Plymouth w następny mecz, ale to już w następnym odcinku, bo ja żegnam się z wami po dobrodziejsku. Mieliśmy 2 meczyki. A właśnie, zaraz, chwileczkę, przecież ja nawet nie wiem jak ten mecz, czy on się zakończył 0-0, czy wygraliśmy. Wygraliśmy 1-0, także pewnie Taylor, który nas zastąpił, strzelił tam brameczkę i nam się to udało, także całkiem nieźle chłopaki, dobrze. Następny mecz z Plymouth gramy, to już w następnym odcinku. Napisz komentarz, co myślisz o karierze Mariusza w pierdole, bo już mamy overall 81, 2,5 miliona funtów, jesteśmy warci po prostu kupę kasy, powoli rozwijamy się, myślę, że jeszcze trochę i te, jak jeszcze długie strzały z dystansu uda nam się trochę polepszyć, to myślę, że ta akcja będzie lepiej wykańczał Mariusz. I tyle tak naprawdę, melduję się z posterunku, dobrodziejski i Mariusz pierdol, na razie, cześć.